Witam serdecznie. Dziś opowiem ci jak silnie wpływać na kobiety, aby angażować je w relacje. Pierwsza ważna uwaga. Przykuj dziewczynę do siebie spojrzeniem, przykuj uwagę kobiety spojrzeniem. Często faceci zaniedbują rolę spojrzenia, a jest ona naprawdę istotna. Jeśli ty spoglądasz na kobietę, uśmiechasz się do kobiety, i spoglądasz jej prosto w oczy, ona często odzajemni ten kontakt. I to ma kilka plusów. Przede wszystkim ty się czujesz bardziej komfortowo, kiedy kobiecie spoglądasz prosto w oczy. No po drugie też kobieta cię odbiera jako tego faceta, który jest dla niej wartościowy, który jest pewny siebie, który ma wysoką samoocenę. Także nie unikaj spojrzenia kobiety. Właściwie jak się z nią spotykasz, to ona w pierwszych kilku Minutach bardzo łatwo oceni, że ty nie jesteś pewny siebie, atrakcyjny, fajny, seksualnie wartościowy, jak nie potrafisz kobiecie spojrzeć prosto w oczy. Pamiętam, kiedyś mi koleżanka opowiadała, że spotkała się z jednym tam chłopakiem, i on cały czas, jak do niego mówiła, gdzieś tam spoglądał sobie na stolik, na buty, i ona poczuła się po prostu olana. Nie poczuła, że on ją słucha. Że coś pomiędzy nimi zaiskrzyło. Właśnie brakowało jej tego spojrzenia. Więc jak słuchasz kobietę, spoglądaj jej prosto w oczy. Nie odwracaj wzroku, nie patrz w sufit, nie zaglądaj przed siebie, tylko spójrz na nią. Prosto w oczy. Zdziwisz się, jak to działa na kobiety i jak silnie przykuwasz uwagę kobiety, stosując właśnie ten mechanizm. Bardzo wiele kobiet będzie się angażować, będzie cię... Czarować, będzie się do Ciebie uśmiechać, właśnie dlatego, że Ty potrafisz jej spojrzeć prosto w oczy. Niesamowita technika, bardzo prosta i warto tą technikę testować, sprawdzać. Jak wychodzisz na zakupy, jak wychodzisz na siłownię, zaglądaj. Spoglądaj kobietą prosto w oczy. Uśmiechaj się, nawet jak nie zagadasz do niej do końca, uśmiechaj się, zobaczysz bardzo ciekawe reakcje kobiet. Właśnie. Jak do tej pory nie dostawałeś dużo sygnałów zainteresowania od kobiet, tak teraz stosując tą technikę bardzo wiele kobiet się zacznie do Ciebie uśmiechać, będzie szeroko szczerzyć ząbki, a nawet niektóre kobiety same zaczną z Tobą rozmawiać. Pamiętam kiedyś miałem taką sytuację, płaciłem za bilet na parkingu i przede mną stała dziewczyna i tam jakiś pan nie mógł sobie zapłacić, dziadek, i ona już się tak odwracała. Uśmiechała, no i właśnie wtedy nasze spojrzenia się spotkały. Oboje mieliśmy ubaw w tej sytuacji. Ja spojrzałem na nią, ona na mnie, ja się uśmiechnąłem i mówię. Mam nadzieję, że ty nie będziesz tak długo płacić za bilet. Zaczęła się śmiać. Widzisz? I właśnie o to chodzi. Najpierw kobieta ocenia Twoją mowę ciała, Twoje spojrzenie. Dopiero potem jest istotne, co ty powiesz. To jest bardzo ważne. Mowa ciała. Często znaczy dużo więcej niż to, co powiesz. Jeśli jesteś facetem, który jest na wysokiej energii, uśmiecha się, jesteś zrelaksowany, to kobieta tak naprawdę krok po kroku też się zacznie o Ciebie starać. Tym bardziej, jak podbijesz to zainteresowanie kobiety za pomocą spojrzenia. Znajdź sobie powód, żeby na nią spojrzeć, inaczej, nawet tego powodu nie szukaj, ale znajdź sobie pretekst, żeby jej to usprawiedliwić, jak ona się do Ciebie odezwie. Czyli przykładowo rozmawiacie razem z prosto w prostowoczy i mówisz no nie dokończymy tej rozmowy utrzymując to spojrzenie w ciszy. Ona już wtedy się będzie zastanawiać dlaczego. Bardzo ciekawe jak to działa, albo tak jak mówię w sytuacjach codziennych, nie wiem, dziewczyna płaci za parking, robi zakupy, podchodzisz gdzieś tam z boku, uśmiechasz się do niej, czekasz, czekasz, a ona tak znamy się, a ty mówisz kupujemy te same szampony. Kupujemy te same szczoteczki do zębów. Dziewczyna zaczyna się śmiać. To jest właśnie to spontaniczne porozumienie, które wynosi tą relację na wyższy poziom y, emocjonalności, i właśnie dzięki temu kobieta też będzie się o ciebie bardziej starać. Polecam przetestować to w praktyce. Będziesz naprawdę zaskoczony efektami. Kolejny przykład związany ze spojrzeniem. Jak można. Oczarować kobietę spojrzeniem. To jest bardzo fajna technika, właśnie może dobra też na kluby, sytuacje w pracy. Siedzi gdzieś tam atrakcyjna koleżanka, w biurze spoglądasz na nią, uśmiechasz się, następnie ona się uśmiechać tam spojrzała, odwracasz wzrok i za kilka, kilkanaście sekund wracasz spojrzenie, znowu się uśmiechasz. Jak masz potwierdzenie i ona się dwa razy uśmiechnie na ogół, to oznacza, że możesz podejść, zagadać. I rozwinąć relację. Bardzo fajna technika, yy, która się wiąże z tym, że wytwarzasz w kobiecie nawyk. Spoglądasz, ona się czuje niepewna, o co ci chodzi, odwracasz wzrok i za chwilę znowu. Bardzo często wtedy się już uśmiech pojawia i kobieta daje ci szansę na rozwój relacji, rozmowy. Więc naprawdę polecam to wykorzystać. Bardzo dobra technika, żeby zaangażować kobietę w interakcję. Poza tym pamiętaj, że. Jak zagadujesz do kobiety, to nie musisz mieć jakiegoś konkretnego powodu. Kobiecie nawet można powiedzieć hej, cześć, albo nie znamy się, i się może nie poznamy, albo wyglądasz, jakbyś się nie wyspała w nocy. Co za różnica. W sumie jak ten tekst jest zabawny, ty się z tego śmiejesz, on nie jest taki dokuczliwy strasznie, w sensie nie jesteś chamski, no to kobieta też będzie fajnie reagować. Dlatego wykorzystując te techniki, możesz bardzo szybko wpłynąć na kobietę, która Ci się podoba żeby zainwestowała o wiele więcej w relacje. Dodatkowo wykorzystując spojrzenie, możesz bardzo łatwo zaangażować kobietę emocjonalnie w relacje, stosując techniki droczenia emocjonalnego. Przykładowo, mówisz do kobiety Ty mi tak głęboko spoglądasz prosto w oczy, jakbyś chciała coś dostać. Ona się pyta co takiego, a Ty mówisz może klapsa w pupę, będzie się śmiała. Rozumiesz o co chodzi? Chodzi generalnie o podbijanie tych emocji. Chodzi o to, żeby ona poczuła się podekscytowana, podniecona przy tobie. Za chwilę pauza, cisza, wymowne spojrzenie, a kobieta już wyczuwa, że przybywa z naprawdę intrygującym, interesującym facetem, który jest niesamowicie skuteczny. Wie co z nią robi. I kobiety tego potrzebują, tak? One na ogół są. Zbyt słabe w niektórych sytuacjach potrzebują faceta, który się czuje silniejszy, pewniejszy. A to oczywiście działa bardzo silnie na podświadome instynkty kobiety, dzięki którym ona się angażuje w relacje, w proces myślowy, czy ty będziesz się chciał jeszcze z nią spotkać, czy ona ci się podoba, i tak dalej. Wykorzystaj te mechanizmy, a sam zobaczysz konkretne efekty. Nawet spoglądając kobiecie prosto w oczy, możesz powiedzieć. Ty chyba nie masz tego dość, tak po krótkiej chwili, kiedy ona ci spogląda dużej prosto w oczy. Jak ona zapyta czego, to powiedz mojego spojrzenia, tego co w tobie widzę. Zacznie się śmiać, nie potraktuje tego na poważnie. Pomyśli sobie, zauważy, ale facet, ale atrakcyjny, ale on się czuje wartościowy i to właśnie wzmacnia ten mechanizm pożądania w kobietach, dlatego wyciągnij z tego wnioski, dojdź do... Słusznych tutaj wniosków, a zobaczysz, jak kobiety będą silnie na ciebie reagować, przekonaj się sam, jak to działa. Fantastyczna wiedza i to spojrzenie naprawdę odgrywa dużą rolę w uwodzeniu. Natomiast zauważyłem, że mężczyźni myślą o tym, co powiedzieć. To no niestety, jak będziesz mówił do dziewczyny w taki sposób, gapiąc się na skarpetki, czy na nogi, czy na buty, czy na kolana, czy w sufit, czy gdzieś z boku, ona tego nie poczuje. Warto to zrozumieć. Do dzisiaj, do północy możesz sobie pobrać mój kurs Generator kobiecych orgazmów, 82% taniej. Naucz się, jak doprowadzać kobiety do seksualnego szaleństwa, jak je podniecać w łóżku, co zrobić, żeby dochodziły. Najlepsze techniki łóżkowe w dużo niższej cenie. Wejdź sobie w tego linka, pobierz to wszystko dużo taniej. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Polecam, naprawdę świetna wiedza. Do czwartku do północy możesz też pobrać najnowszy mój kurs Czarodziej kobiecych emocji, hipnoza kobiet silnymi emocjami, jeszcze w dużo niższej cenie niestety. W czwartek podnoszę cenę tego kursu Czarodzieja kobiecych emocji dwa razy do góry, więc możesz go pobrać jeszcze w niższej cenie. Wejdź w tego linka kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez CE. Najlepszy materiał o czarowaniu kobiet, o czarowaniu emocji kobiet, jakie nagrałem, dlatego warto go pobrać. Fantastyczna wiedza, która działa i daje niesamowite efekty. Korzystaj, bo naprawdę warto zrobić to z kobietą. Nawet najbardziej oporna będzie chciała inwestować w relacje. Przekonaj się sam, jak to działa, bo to Ci zmieni życie.